Co mnie zainspirowało, by akurat taki temat obrać tego kazania? Ano, pewien niepokój. Stałem zanepokojony pewnymi wydarzeniami, które się dzieją w świecie i które próbują się dostać do naszego Kościoła. To rozważanie zatytułowałem Jedność. Czy rozumiemy, co to znaczy jedność? Czy jesteśmy w stanie zdefiniować pojęcie jedność? Wspólnota, miłość. Co jeszcze? Ale mi chodzi o jedność, kochani. Może być wspólnota, w której nie będzie jedności. Zgadzacie się z tym? Tak? Jedność. Zgodność. W czym teraz zgodność? Wiecie, ja tak sobie pozwoliłem, bo jak wszedłem na internet, tam do języka, do tych wszystkich encyklopedii, jak tłumaczą, tam jest bardzo, bardzo dużo słów na określenie. Ja uważam, że najwłaściwszym, takim najkrótszym, jedność polega na tym, że jest jakaś społeczność, ma jednakowe zamiary i jednakowe je realizuje. To jest moje pojęcie. Wy nie musicie się z tym zgadzać. Ale jeśli jest inne, ja chętnie przyjmę i chętnie tutaj sobie wpiszę, aby później się dzielić. Ja tak rozumiem faktycznie jedność. Mam teraz pytanie. Czy słyszymy dzisiaj o jedności? Czy słyszeliście kiedyś takie hasła, które są rzucane i nawołujące do jedności? Są rzucane hasła. Mam teraz pytanie. To już tu brat podpowiedział, że ekumenia, że mamy do tej jedności dążyć i tak dalej. Ale zwracam się do was jako do Bożych dzieci. Czy Bóg również ma taką jedność? Czy również Bóg pragnie, aby była jedność? Oczywiście, kochani, bardzo tego Bóg pragnie. I tylko kiedy Bóg mówi o jedności, kiedy inni mówią o jedności, to nie jest jakiś nowy temat. Bo kiedy sięgniecie do historii, mówiliśmy dzisiaj w klasie, jak to Hitler próbował. Czy on próbował również stworzyć taką jedność, która mu otworzy, jak to mówią, wrota na cały świat i podporządkuje? Oczywiście. Dlatego mówimy jedno. Bóg mówi o jedności. Ale czy wierzycie w przeciwnika Bożego? Jeżeli jest przeciwnik Boży, to jak sądzicie? On jest przeciwnikiem. Co to znaczy, że jest przeciwnikiem? Czy on podporządkowuje się tej jedności Bożej? On będzie robił wszystko, żeby stworzyć własną jedność. I kiedy, kochani, studiujemy Biblię, nie mamy żadnych wątpliwości. Będziemy studiować Księgę Daniela. Zobaczycie, jak te wszystkie narody chciały doprowadzić do jedności. A Bóg mówi, nie, ja mam swój plan. Dlatego dzisiaj musimy być bardzo na to uczuleni, żebyśmy umieli rozróżnić. Bóg nawołuje do jedności, ale również jest przeciwnik Boży, który również nawołuje do jedności. I teraz zastanówmy się, co to znaczy Boża jedność. Marek tu już wspomniał, że Jezus modlił się o taką jedność. Pamiętacie, jak ta modlitwa brzmiała? Aby wszyscy byli doskonali w jedności, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I tam jest taki dodatek jeszcze. Aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś na świat. I w kontekście tej właśnie jedności, gdzie Bóg mówi, to jest właśnie jedność, uwierzcie w Jezusa Chrystusa, uwierzcie w tego Mesjasza. Jest tylko jedna droga zbawienia, innej nie ma. Słyszeliście o czymś takim? Czy Biblia mówi, nie ma w nikim innym zbawienia? Nie dano innego imienia pod słońcem, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest ta jedność. A uczyliśmy się dzisiaj, co propaguje Babilon. Pamiętacie, co to znaczy to słowo Babilon? Inna droga do nieba, inna droga do zbawienia. Tak, mieszanina niesamowite. Dlatego, kochani, jest bardzo ważne, abyśmy my to rozumieli. Biblia nam pokazuje, jak cudowna jedność istnieje w bóstwie, w Bogu, w Trójcy Bożej. Jezus mówi, że jest jedno z Ojcem. A czy mówi, że Duch Święty jest również jedno z nimi? Tak, bo mówi, kiedy Go poślę, On wam wszystko przypomni. Nic o ciebie nie powie, ale cokolwiek usłyszy, to wam oznajmi. Nawet Jezus mówi, z mojego weźmie, a wam oznajmi. To nam pokazuje tą doskonałą jedność Bogu. Pragnieniem Bożym jest jedno. Zbawić każdego człowieka. Każdego. Nieważne, kim on jest.
to mamy doświadczenia. Nawet ludzie w starszym wieku, ale Bóg cały czas apeluje, żeby zbawić kogo tylko by się dało. Natomiast przeciwnik co robi? Odwrotnie. Chodzi wokoło jak lew ryczący i patrzy, kogo by tu pochłonąć. Pamiętajmy, że Bóg jedno pragnienie, przeciwnik drugie pragnienie. I temu się nie możemy dziwić, skoro on istnieje od samego początku. Pamiętamy historię, kiedy powstał pierwszy bunt? W niebie. Tam, kiedy był w obliczu Boga. Czego zapragnął szatan? No wtedy jeszcze Lucyfer. Czego zapragnął? Aby zrównać się z Bogiem. Chciał całą cześć, jaka należy się Bogu, aby i jemu to przypisano. Myślicie, że on się zmienił od tamtego czasu? Absolutnie nie. On o to walczy. I on dzisiaj próbuje zjednoczyć jak najwięcej ludzi. Czy udało mu się zjednoczyć w tej kwestii aniołów? Jedna trzecia aniołów, rozumiecie? Jest to przerażające. Jedna trzecia dała się jemu zwieść. Czy oni utworzyli już wtedy jedność? No jak najbardziej. I później, kiedy zeszli na ziemię, zostali rzuceni na ziemię, czy diabeł walczy, żeby pozyskać teraz ludzi? Dlaczego akurat ludzi? Bo stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Tego diabeł nienawidzi, że są istoty, które odzwierciedlają Boży charakter. On chce to usunąć, zatrzeć o nich pamięć. Dlatego, kochani, będzie robił wszelkie wysiłki, aby się temu sprzeciwić. Co przyświeca Bożemu działaniu w tej jedności? Co jest takim podłożem? Ratunek. Ratunek. No ratunek. Oni też mówią, że chcą nas ratować. Oni też mówią, że nas bawią. Babilon mówi, zbawienie, dostaniecie. Miłość, kochani. Najważniejsza to jest miłość. Jaka ta miłość? Co apostoł Paweł pisze o tej miłości? Jaka ona jest? Nie szuka swego. Nie nadyma się, nie unosi się, wszystkiemu wierzy, wszystko zakrywa. To jest czysta, prawdziwa miłość. Czy tam mówi się o miłości? Czy diabeł nie mówi o miłości? Ale na czym ta miłość tamta polega? Będę cię kochał, jak ty będziesz wykonywał moją wolę. To jest jego miłość. I do takiej miłości dzisiaj wszystkich zachęca. Ale właśnie Boża miłość to jest ta, gdzie Bóg mówi, tak Bóg ukochał, że zdecydował się posłać swojego Syna. W jakim celu? Aby uratować świat. Jezus mówi, przyszedłem nie po to, żeby sądzić, żeby zatracić, ale żeby uratować. A diabeł po co przyszedł? Żeby zatracić, kochani. Zatracić jak najwięcej, tylko mu się to uda. Dlatego dzisiaj, kochani, kiedy Biblia mówi, że nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko w Jezusie. Jeśli w tym wytrwamy do końca, Bóg odsłania nam dzisiaj proroctwa, jak będą wielkie walki się toczyły, żebyście tylko nie uwierzyli w to. Mówimy o ucisku tym cielesnym. Obawiajmy się najbardziej ucisku tego duchowego, gdzie, kochani, dzisiaj są prawdy tak mieszane w mistrzowski sposób, że przeciętny człowiek nie połapie się w tym. Ja troszeczkę miałem okazję posłuchać, wspominaliśmy dzisiaj o tak zwanych futurystach, co oni głoszą. Nie myślcie, że oni mówią, nie opierają się o Biblię. O Biblię. Ale tak po mistrzowsku te fakty biblijne łączą, że jak słuchacie, no racja, no tak Biblia pisze. I tak sobie pomyślałem, Boże, jak Ci dziękuję. Dziękuję za to, że poselstwo to prawdziwe przyszło właśnie mi w tym kościele. Bo gdybym nie znał tego poselstwa, a przysłuchał się temu, co oni mówią, ja bym to przyjął, bo tam zauważyłem logikę. Ale kiedy, kochany, skonfrontowałem ją z Bożym Słowem, zauważyłem bardzo, bardzo wiele nieścisłości. To wszystko jest naciągane w jednym celu – zwieść. A jeśli jest możliwe, to zwieść nawet tych wybranych, za których Jezus oddał swoje życie. Tak, i teraz, kiedy przyglądamy się w tej jedności diabelskiej, w tej chwili popatrzmy troszkę na tą jedność diabelską, o której dzisiaj świat tak mocno mówi, przedstawia w takim cudownym świetle, że tylko powiedzieć, no ludzie, czego wy chcecie? Przecież takie cudowne zamiary mają. Powiedzcie, co jest w tym złego, jeśli dzisiaj świat mówi, słuchajcie, musimy się zjednoczyć, zadbać o naszą planetę, bo planeta ginie. Co w tym jest złego? To jest mało, o każdą rodzinę.
Czy to jest coś tu złego? Czy Bóg też o tym nie mówi? Czy Bóg nie mówi, że mamy szanować ziemię? A kto ją zniszczy, to poniesie tego konsekwencje. Czy Bóg nie mówi, że mamy kochać w rodzinie się? To jest naprawdę. Wiecie, oni też o tym mówią. Tylko co się za tym kryje? To jest bardzo, bardzo istotne. Tam nie ma ani źdźbły z prawdy. Czy oni tam mówią o Jezusie? Czy mówią o Mesjaszu? Mówią, kochani mówią. O Jezusie, kochani, jakie święta, mają piękne tradycje z tym związane. Ale ja mam pytanie. Czy oni mówią również, że zbawienie jest w Jezusie? Też mówią, kochani, ja stamtąd pochodzę. Tam nie uczono, tak, zbawienie w Jezusie. Ale tam zawsze do wszystkiego jest dodane pewne ale. Wyznają pewne wiele z tych rzeczy. Ale takie pytanie zadajmy sobie szczerze. Ile z tych wyznań oni wierzą tak prawdziwie? Żadne. Bo, kochani, gdyby uwierzyli, że nie ma innego imienia, tylko Jezus Chrystus, to czy by tworzyli innych zbawicieli? Czy by uznali jednego Jezusa, czy uznaliby wielu Jezusów? Za chwilę wam przeczytam kilka takich wersetów, które, wiecie, kiedy czytałem, dreszcze po plecach przechodzą. A dzisiaj ludzie akceptują to. Akceptują. Powiem wam takie też również krótkie doświadczenie. Wczoraj, nie, przedwczorem, kiedy rozmawiałem w pewnym, na podstawie pewnego tego zagadnienia z moją bardzo bliską mi osobą. Przedstawiłem jej prawdę, w jaki sposób ona do tego podeszła. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, i Biblia dzisiaj odkrywa nam, że ta jedność po tej drugiej stronie, przeciwnej stronie Boga, ona będzie naprawdę coraz bardziej się scalała, coraz bardziej się scalała. To jest wyraźnie określone, ale my mówimy, my wiemy, to wszystko jest pod kontrolą Boga. Bóg nad wszystkim panuje. I jaki będzie kres, my również to wszystko wierzymy. I wiemy o tym i możemy za to faktycznie dziękować. Kiedy Bóg nam pokazuje tą wielką koalicję, również pokazuje, będziemy to studiować później wszędzie Daniela, za pomocą pewnych symboli. Będzie pokazywał pewne moce działające na tej ziemi. Moce, które otrzymały władzę od samego smoka. A kogo reprezentuje smok? Diabła, kochani, Biblia mówi, to jest smok, wąż starodawny, diabeł i szatan. To jest właśnie smok, między innymi właśnie i wąż. Dlatego Biblia mówi, że ta pewna moc, ta przodująca moc otrzyma władzę bezpośrednio od diabła. Tego się nie da ukryć. Tak uczy wyraźnie Biblia. I teraz czy ta moc przewodzi w całym tym zgromadzeniu, w tej dążeniu do tej jedności, tylko jakiej teraz jedności? Czy ona w tym przewodzi? Tak. Czy ona rzeczywiście uznaje Jezusa? Rzeczywiście. Mówi, ale czy uznaje? Czy tam do ludzi mówi się o Jezusie, ale czy się uznaje tego Jezusa? Mówi się o Golgocie, ale czy się wierzy w tą Golgotę? Mówi, że o jednej ofierze, ale czy się wierzy w tą jedną ofiarę? Kochani, we wszystkim powiem nie. Co innego się mówi, a co innego się robi. I teraz posłuchajmy, kogo tak naprawdę ta moc reprezentuje. Kto czy co się kryje za tą mocą? Mówimy, że oni wierzą w Jezusa, że jest Jezus Syn Boży i tak dalej. Ale co tak naprawdę myślą? Posłuchajcie, co oni mówią. Przeczytam wam, wiem, że to będzie bardzo mocne, ale my musimy, kochani, o tym mówić i musimy mówić zdecydowanie. My nie możemy o tym mówić, jak to mówią, półgębkę. Musimy wyraźnie powiedzieć ludziom. Jeśli tego nie powiedzą, to Bóg mówi, kamienie będą krzyczały. My tak, wiecie, dla naszego spokoju, dlatego, a żeby się fajnie żyło, nie chcemy o tym mówić. Takie dzisiaj są poglądy, mów o miłości, przecież oni też mówią o miłości. Tylko my mamy powiedzieć o miłości, powiedzieć, na czym polega ta miłość. Bóg mówi, masz kochać wszystkich ludzi, wszystkich grzeszników, czy tak? Tak. Ale masz nienawidzieć grzechu. Masz go nienawidzić. I teraz musimy rozróżnić, czy nasza miłość polega do bliźniego, czy do tego, co oni robią. A my często, kochani, mylimy to. A robią, może nie tak strasznie, my nie będziemy o tym mówić. Bardzo bądźmy ostrożni w takich posunięciach. Dlatego chcę wam pokazać, kogo tak naprawdę moc uznaje. Ta moc uznaje i naucza dzisiaj cały świat. Takie zdanie. Zbadaj całe niebiosa i ziemię,
a znajdziesz jedno stworzone istnienie, które może wybaczać grzesznikowi, które może uwolnić go z okowów piekła. To nadzwyczajne stworzenie to ksiądz rzymskokatolicki. Ty, ksiądz na wieki, nie jesteś już człowiekiem grzesznym, synem Adama, ale inny Chrystus. Na zawsze ksiądz najwyższego, z mocą przewyższającą moc wszechmocnego. Kto dzisiaj jest uznawany za Jezusa w tamtej koalicji? Człowiek. Równy Jezusowi? Nie, mówi, wyżej masz moc przewyższającą. A dzisiaj ludzie się zachwycają. Tak, rzeczywiście, to jest prawda. O nie, dla mnie jest tylko i wyłącznie Jezus, jeden, jedyny Bóg. On stworzył, On odkupił. Tam się też o tym mówi, ale tak za kulisami pokazuje, kto tak naprawdę jest, kto dla nas jest autorytetem. Kolejny cytat. To jest tak, katolicki kapłan, to jest takie wydanie specjalne dla katolików, później mogę tym, nie chciałbym teraz wam w tej chwili szczegółów, kto będzie chciał, później to podam. Dalej, kolejne. Papież nie jest tylko reprezentantem Jezusa Chrystusa, ale jest samym Jezusem Chrystusem, skrytym za zasłoną ciała. Również to pochodzi z pewnej publikacji z tamtej strony. Kogo mamy na ziemi według nich? Kto jest Jezusem? Ten, który poszedł do nieba? Nie, ten, który jest obecny. Wiecie, jak to jest wielkie zwiedzenie, a dzisiaj narody biją mu brawa. Nazywają go Ojcem Świętym. On jest nieomylny. Zaraz, zaraz, ja tu czytam, że nieomylny jest tylko Bóg. A on mówi, on jest nieomylny. I ludzie za tym idą. Kolejny cytat. Sam Bóg musi, podkreślam, musi podporządkować się wyrokom swoich księży i nie wybaczyć lub wybaczyć zgodnie z ich odrzuceniem lub daniem wybaczenia. Wyrok księży ma pierwszeństwo i Bóg mu się podporządkowuje. Kochani, dla prawdziwego chrześcijanina to jest po prostu nie do zniesienia. Tego nie możemy przyjąć. I oni mówią, że oni mają jedność i uznają Boga. Którego Boga? Pytanie. Na czym polega wasza jedność? Na czym polega wasza miłość? Kochani, pytań jest bardzo wiele. A my tak czasami, ach, próbujemy łagodnie do tego podejść. My mamy kochać tych ludzi. Ale nie możemy w najmniejszym stopniu zaakceptować tego systemu, który tam panuje. Bo ten system jest przeciwny Bogu. Jeszcze jeden taki cytat znalazłem w ostatniej nawet chwili. Kapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanem, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spiritus i imperatus, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego pragnął, on tego od was chciał, będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa stępować będzie na ołtarze Bóg żywy. Wiecie, jak dalej się czyta, jak to mówią, ręce opadają. I to mówiłem o tym doświadczeniu. Mam w rodzinie pewną osobę, z którą dzień w dzień SMS-y wysyłam, dzielę się Bożym Słowem, swoimi spostrzeżeniami. I tak wysłałem jej ten cytat. Co sądzisz, jakbyś się odniosła do tych słów? Wiecie, tak jak zawsze na każdy SMS mi odpisze jakieś 2-3 dni później, albo da sygnał, że odebrała, albo nie da sygnału. Tak na ten SMS natychmiast odpowiedziała. I mówi, ale ja muszę znaleźć coś na obronę. Rozumiecie? Ja jej mówię, słuchaj. Bo mówi, a może on chciał podkreślić właściwą rolę kapłana. Zgadzam się z tym. On chciał podkreślić właściwą rolę kapłana. A jaka ta rola? Więcej niż Bóg. Zgadzasz się z tym? No mówię, to jest rzeczywiście, no nie umie się z tym pogodzić. Zgadza się, bo to trzeźwy człowiek z tym się nie pogodzi. Chyba, że będzie człowiek pijany, który nie rozróżnia między dobrem a złem, między lewą stroną a prawą. Ten człowiek będzie się zgadzał. Dlatego wiecie, Bóg nam odsłania te rzeczy, żebyśmy wiedzieli, że takie rzeczy będą się działy jeszcze większe rzeczy. I choć mówią o miłości, mówią o Bogu, jak Bóg nazywa cały ten system, całą tą jedność. Biblia mówi tak, nazywa ich, jak to? Wielkim Babilonem, siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa wstrętnego. Tak Bóg to nazywa. Ale jest pytanie, czy oni osiągną jedność?
Jak osiągną jedność czy nie? Osiągną, ale to niewłaściwą. Tą swoją jedność, gdzie jest powiedziane, że pójdzie za tym człowiekiem, za tą bestią, tak to nazwane, w podziwie cała ziemia. A więc cała ziemia zjednoczy się w tym wielkim odstępstwie. W jakim celu? Żeby przeciwstawić się Bogu. Jaki jest koniec, co Bóg przewidział? Tu mamy, dzisiaj studiujemy. Koniec, że przyjdzie, Bóg mówi, kochani, dokładnie, możecie to w Apokalipsie przeczytać, że w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu. I my dzisiaj jesteśmy w obowiązku takim, by tych ludzi przestrzec. Oni, przepraszam, zostali zmanipulowani, zostali oszukani. I kto im ma prawdę powiedzieć? Oni przecież nawzajem sobie nie powiedzą. To my mamy o tym mówić. Teraz w jaki sposób my mamy o tym mówić? I teraz kolejne takie zagadnienie. Chciałbym was zapytać, jaka powinna być postawa nasza względem takich wieści, że jest ta jedność i Bóg ma swoją jedność. Mam pytanie, czy oni modlą się o jedność? Słyszeliście coś takiego? Oczywiście. Modlą się i zwołują. Módlmy się razem o jedność dla chrześcijan. Co byście zrobili? Usłuchalibyście tego głosu i poszli tam z nimi modlić się o tą jedność? Co w tym złego? No mamy modlić się o jedność. Mam tylko pytanie, a którą jedność masz na myśli? Ich wykonaniu? Czy w wykonaniu Bożym? Dlatego musimy bardzo uważnie pod tym być. Wielu mówi, i kochani, muszę z przykrością stwierdzić, że są w naszych szeregach ludzie, którzy próbują przejść tam na tamtą stronę. Dla dobra. My chcemy się modlić o jedność. Pytanie, o którą? Gdybym tam poszedł, modlił się o jedność, kochani, to musiałbym się określić, o jaką jedność mi chodzi. Skoro idę tam się modlić o jedność, a Bóg mówi, że tej jedności nie będzie, w jakim świetle stawiamy Boga? W jakim świetle stawiamy Boże Słowo? Wierzymy temu Bogu? No nie. Jeśli idziemy się modlić o tamtą jedność, to stawiamy w bardzo złym świetle Boga. To Bóg kłamie. Bóg mówi tam, nie będzie tej jedności. Oczywiście tej jedności Bożej, bo ta jedność fałszywa będzie, to bardzo mocno ugruntowana, ale ona się zakończy. Czy jeśli mam się modlić, to gdzie powinienem się modlić o jedność? Mamy Kościół założony? Jezus mówi, Kościół, który ja założę, bramy piekielne nie przemogą. W tym Kościele, kochani, mamy się modlić o jedność. I to jedność, jaką Bóg mówił. Bo w innym Kościele nie usłyszycie tej prawdy, którą usłyszycie tu. Jest to bardzo ważne, żebyśmy umieli to podkreślić. Pokażcie Kościół, który tak podchodzi do proroków biblijnych, jak nasz Kościół. Który tak precyzyjnie wszystko rozważa. Nie traktuje niczego po łebkach. Są ludzie wśród nas tacy, którzy, jak tu mówią, po łebkach, którzy nawet wykorzystują pewne proroctwa, żeby, no niestety, obrócić się ku złemu. Na to nic nie poradzimy. Za chwilę również postaram się ten temat troszeczkę rozwinąć. Dlatego, wiecie, prawdziwy chrześcijanin nie pójdzie tam, nie będzie modlił się o jedność. Ja zawsze mówię, kiedy pójdziesz tam się modlić o jedność, oni cię przyjmą z ramionami, czy nie? Otwarte ramiona, ale powiedz im, o jaką jedność chcesz się modlić. Zobaczysz, co ci zrobią. Co z tymi ramionami zrobią wyciągniętymi? Wyrzucą cię. Szybciej będziesz uciekał, aniżeli tam wchodziłeś. Jeśli powiesz, o jaką jedność chcesz się modlić, jakoś o tym się nie mówi. Dzisiaj ludzie tam idą, później przychodzą, słuchajcie, jak to pięknie było. Wiecie, takie kwieciste słowa ubierają swoje wytłumaczenie. Jest takie przykre mi, że wielu spośród nas daje się łapać na ten lep. O tak, bo pięknie mówił, bo tam poszedł. Czy mamy tam iść, czy nie? Czy mamy iść na tamtą stronę, czy nie? Kochani, mamy iść do Babilonu, a to mamy iść do ludzi, by zanieść poselstwo czystej prawdy, a nie żeby się z nimi jednoczyć i akceptować to, co oni robią. Oni budują jedność, ale przeciwną Bogu. Dlatego bądźmy bardzo ostrożni w tym wszystkim. Duch proroctwa wyraźnie mówi, nie powinniśmy tam wchodzić. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Tam jest, czytamy, schronienie czego? Kogo? Demonów, kochani.
I my tam chcemy iść się modlić. Dlaczego? Jeśli idzie się modlić i nie mówi, że, nie, że modlisz się, nie mówi, że modlisz o tej właściwą jedność, to w jakim celu tam poszedłeś? Aprobatę zyskać? Czy myślicie, że diabeł was zaakceptuje? W życiu. Nigdy nie zaakceptuje ani każdego indywidualnie, który idzie drogą Bożą, ani Bożego Kościoła. I iść tam, to jest tak liczyć, no diabeł musiałby się nawrócić. On się nigdy nie nawróci. Jest powiedziane, do samego końca będzie w bardzo mocnej opozycji względem Boga. Dlatego prawdziwy chrześcijanin tam nie idzie. Drugie niebezpieczeństwo, jakie kochani widzę, za chwilę to wytłumaczę. Zadam tylko pytanie. Czy jeśli diabeł buduje tamtą jedność, jak sądzicie, jaki ma stosunek do tej Bożej jedności? Chce ją zniszczyć, czy nie? Kochani, robię wszystko, żeby rozwalić tą jedność. I Biblia pokazuje nam takie przykłady, jakich metod używa, żeby rozerwać Boży lud. Bo jeżeli uda mu się rozerwać, kochani, to on wygrywa. Ma wszystkich po swojej stronie. I tak naprawdę Bóg nie będzie miał nikogo, kto by na tej ziemi go przywitał. Ale Bóg mówi, nie, ja mam swoje dzieci. To jest resztka, ale ona pozostanie wierna. Bez względu na to, co będzie się działo, ona pozostanie wierna. To jest ta obietnica Boża. I teraz ode mnie zależy, od was zależy, czy my w tej resztce pozostaniemy, czy nie. Czy będziemy tą pszenicą, o której Bóg mówi, czy tym konkolem. Diabeł próbuje rozbić. I takie, ze względu już na czas, chciałbym wam pokazać takie dwie takie skrajne metody. Kochani, kiedy Bóg się wypowiada na temat stanu swojego Kościoła, teraz was zapytam, jak się wypowiada? Niezbyt dobrze. Niezbyt dobrze mówię. Dlaczego? Letni. Myślę, że jesteś bogaty, a nie jesteś. Widzicie? Czy Bóg tak nie mówi? Że jest, Bóg mówi, jesteś biedny, goły, ślepy. Tak mówi Bóg, czy nie? Jak diabeł teraz to wykorzystuje? Kochani, wielu ludzi, chwytając się tego tekstu, mówi, widzisz, Bóg mówi, że taki jest właśnie Kościół. I ty uważasz, że to jest ten Kościół Adwentystów? I widzi, słuchaj, ja ci pokażę masę dowodów. Ten źle robi, ten źle robi, ten źle robi. Nawet popatrz, na samej górze, co ten człowiek zrobił? Ja w takim Kościele nie chcę być. Opuszcza szeregi tego Kościoła. Kochani, znamy historię, kiedy Jezus przedstawił bardzo twarde prawdy. Kiedy mówi, kto nie spożywa ciała, nie pije krwi, nie ujrzy Królestwa Bożego. Jak odebrali większość uczniów Jezusa te słowa? Twarda ta mowa, ktoś może słuchać. I odeszli. I Jezus się zwraca teraz do tych pozostałych 12. Czy wy też chcecie odejść? Pamiętacie, co tam padło? Jakie słowa? Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Dlatego dziś, jeśli widzisz zło, Bóg nie dał ci wzoru do naśladowania ludzi, ale dał ci Chrystusa. Masz Jego naśladować. Bóg mówi, będzie pszenica i będzie konkol. A więc nie patrz na ten konkol, to nie jest dla ciebie autorytet, ale patrz na Chrystusa. To jest jedyne. Dlatego wielu ludzi nie chce tego robić i odchodzi z Kościoła. Ale powiedziałem, jeden, jedyny Kościół, w którym znajdziecie słowa żywota wiecznego, to jest ten Kościół. Nie znajdziecie go w innym. A jeśli znajdziecie, pokażcie mi go, bo ja go nie widzę. Ja stamtąd pochodzę. Miałem łączność i kontakty z różnymi wyznaniami. Nie ma słów żywota, jak tylko w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dlatego nie dziwcie się, że diabeł nienawidzi tego Kościoła i zrobi wszystko, żeby ten Kościół rozbić. Robi to w sposób zamaskowany. Co to jest maskowanie? To jest, kochani, przykrywanie czegoś, i z wierzchu to wygląda jak, tak jakby nic się nie różniło od innego. Ja często porównuję to, tu Marek może potwierdzić, w wojsku też się używa tak zwanych siatek maskujących. Pięknie się na odpowiedniej wysokości siatki rozciąga. Jak z góry patrzysz, no normalna ziemia, nic żadnego. Ale pod tą siatkę zajrzysz, o tam bardzo groźna broń się ukrywała. Myśmy maskowali tak rakiety wyrzutnie z rakietami. Zamaskowanie. Z zewnątrz wszystko pięknie. To samo i diabeł.
Mówiliśmy na szkole sobotniej, że on podrobi przyjście Jezusa, przyjmie postać anioła światłości. Jak sądzicie? Przyjdzie anioł światłości, będzie jako anioł światłości i powie wam, że co? Przyszedłem do was przemówić, będzie pięknie mówić, bo słuchajcie, jestem diabłem, chcę was wieść. A wielu ludzi patrzy, nadzwyczajna postać. Duch proroctwa pisze, takiej postaci w życiu nie widzieliśmy. Będzie coś cudownego, jaki blask będzie od niego bił. I ludzie będą zafascynowani tym. Diabeł będzie mówił również Biblię, będzie cytował Biblię. Po czym go poznamy? Proszę? Po czym możemy poznać, że to jest zwiedzenie, że to nie jest Jezus prawdziwy? A skąd będziemy wiedzieli, że mówi kłamstwo, jeśli dzisiaj nie mamy ochoty na poznanie prawdy? Kiedy studiujemy Boże Słowo, kochani, to jest jakiś konkretny cel. Poznać dokładnie Boże Słowo. I zrozumiecie, kochani, że każde słowo może być tak zmanipulowane, że jeżeli nie znasz szczegółów, będziesz zwiedziony. Powiedziałem, że podzielę się też tym, nie wiem, czy w szkole mówiłem, na temat tego kamienia. Będziemy studiować posąg. Na temat tego kamienia, który uderza w stopy tego posągu. Wiecie, kto jest tym kamieniem? Jesteście pewni? Oczywiście, że tak. A skąd to wiecie? Z Biblii, kochani. Biblia się interpretuje sama. A wiecie, co oni tam wiedzą, twierdzą na zewnątrz? Kto jest tym kamieniem? Kościół katolicki. Możecie to wyczytać. To jest założenie od wielu, wielu już lat, dziesiątek lat, może i nawet i setek. Że za tym kamieniem to jest Kościół, który gdy nadejdzie czas, on zjednoczy wszystkie religie. Słyszycie dzisiaj o jednoczeniu wszystkich religii? Że wszystkie państwa powinniśmy się zjednoczyć, tworzyć jeden rząd. Słyszeliście już o tym? To są dążenia. To są jego dążenia. I on mówi, kiedy my to osiągniemy, wprowadzimy ludzkość w świetlaną przyszłość. A co proroctwo mówi? Marek dzisiaj mówił, zwraca uwagę. Głowa, złoto, srebro, miedź, żelazo. To jest co? Rosnące wartości czy malejące? To wszystko maleje. Na końcu sama glina nawet będzie żelazo. A oni mówią, że będzie inaczej. I ludzie w to wierzą. A dlaczego w to wierzą? Bo nie znają Bożego Słowa. Bo w Bożym Słowie, kiedy jest o tym kamieniu, kamień uderza. Ile jest w tym udziału człowieka? Dziękuję. Bez udziału rąk ludzkich. Chociażbyś nie wiem, jaki był człowieku. Tam jest powiedziane, to jest Boże dzieło. Nie dasz rady, nic do tego nie dołożysz. A miliony, kochani, w to wierzą. Co my mamy z tym zrobić? Mamy iść i przygłaskiwać ich? Nie. Muszę ich ostrzec jako chrześcijanin. Drugie, taka skrajność. Kiedy mówimy, że Kościół jest taki, a nie inny, czy on jest taki rzeczywiście? Ale czy musi być do końca takim? Letnim? Czy musi być? Znacie jakieś lekarstwo na to? No, aby sobie nabył upaść. Jest rada. Jest mówię, przyjdź do mnie, nabądź u mnie maści na oczy, abyś przejrzał. Kochani, Bóg pragnie, żebyśmy do Niego przyszli. On nas przygotuje i On nas uzdrowie. Nie musimy być do końca tacy, ale to jest Kościół Boży. Jaki by nie był, to jest Kościół Boży. Czy Jezus mówi, że w tym Kościele będzie pszenica i kąkol? I teraz druga skrajność, kochani, która bardzo czasami duża i mnie osobiście dotknęła. Kiedy mówisz, pokazujesz, że jest jakieś zło, zakrada się. A zakrada się czy nie? Kochani, zakrada się. Co mamy robić? Milczeć czy mówić o tym? Wiecie, można mówić, w celu takim, żeby to skrytykować, żeby ośmieszyć, że widzicie, jaki Kościół i tak dalej. Ale prawdziwie wierzący, to jest napisane, Bóg mówi, ustanowiłem cię stróżem. Jaka jest rola stróża? Ma stać na murze i co robić? Obserwować. Jeśli jest, zbliża się niebezpieczeństwo, to masz ostrzec. Czy jesteśmy takimi stróżami prawdy Bożej? Jeśli nie, jeśli uważamy, że nie, to zabierzmy się stąd, nie przychodźmy, bo to nie ma sensu. Jesteśmy stróżami Bożego Słowa. I dzisiaj Bóg od nas nie tylko mówi, że powinieneś, wymaga. Jeśli widzisz, że jest zło, to pokaż je. Tylko teraz, w jakim celu chcesz to pokazać?
W jakim celu? Czy Jezus mówi, jeżeli ktoś grzeszy, to co mamy z tym grzesznikiem zrobić? Ścisnąć go, wszystko jest okej. Okay. Kaziu, nie przejmuj się, wszystko jest okej. Okay. Czy tak? Nie, powiedzieć mu i ratować. Napomnij go. Jeżeli się upamięta, zyskałeś brata. Ale jeśli nie chce słuchać, wyrok jest jeden. Usuń, nie możesz nazywać się moim bratem czy moją siostrą, skoro ty nie chcesz słuchać tego, co mówi Bóg. Bo Jezus powiedział, kto jest jego bratem i kto jest jego siostrą? Ci, którzy słuchają, wypełniają. Ci, którzy pełnią wolę Ojca. Ten jest bratem i siostrą. Jeżeli ktoś dzisiaj ci powie, bracie, siostro, ale widzisz, że on idzie nie tak, jak Bóg powiedział, nie jesteś moim bratem. Możesz być, ale jesteś wtedy fałszywym bratem, fałszywą siostrą. I naszym obowiązkiem jest powiedzieć. Dlatego, wiecie, diabeł dzisiaj wykorzystuje tą drugą skrajność. Nie mów nic złego o Kościele, bo ten Kościół jest cudowny. To jest Kościół Chrystusowy. Amen, to jest Kościół Chrystusowy. Ale to nie ja mówię, że coś jest złego, bo to mówi sam Bóg. Jesteś, uważaj, że jesteś bogaty, niczego nie potrzebujesz, a jesteś biedak, ślepy, goły. Są to bardzo poważne słowa ostrzeżenia, jakie Bóg kieruje do nas. Więc przyznajmy się, jeżeli teraz widzę zło, to w jakim celu ja mam go pokazać? Kochani, przede wszystkim, żeby ostrzec innych moich współwyznawców. Zakrada się zło. Nie słuchaj tego. To nie jest słowa, czyli to nie jest ta teoria czy cokolwiek, które ma poparcie w Biblii. Moim celem ostrzec. Uważajcie. Nie dajcie się złapać na ten lep. Choćby najpiękniej do was mówił, nie łapcie się na kwieciste mowy. Diabeł jest mistrzem w dobieraniu takich słów. Dlatego mam powiedzieć. Drugie, czy mam teraz potępić tego, przez które weszło to zło? Nie. A czy mamy jakąś broń, żeby przeciwstawić się temu złemu? Proszę? Mamy prawdę. Zgoda, to jest jedno. Drugie, co mamy? Modlić się. Dziękuję, kochani. Potężna moc modlitwy. Możemy się modlić, choć nie mogę na przykład danej osoby dosięgnąć, bo nie mam wpływu bezpośrednio na nią. Ale kochani, mogę zwołać swoich braci i siostry. Słuchajcie, módlmy się. Przez tego, czy przez tą siostrę, czy przez brata weszło zło. Nie przyjmujmy tego, ale nie pozostawiajmy go tam. Módlmy się o niego, żeby on z powrotem przyszedł, żebyśmy znowu odzyskali tego brata czy tego siostrę. To jest nasze, kochanie, wezwanie. To jest nasze powołanie. Bóg do tego nas powołał. Nie do krytykowania. Chociaż ja uważam, że krytyka jest czymś właściwym. Tylko, że my ją źle rozumiemy. Bo kochanie, co to jest prawdziwa krytyka? Czy to jest coś złego, czy dobrego? Zwracamy uwagę na pewne rzeczy, z których można wyciągnąć wnioski. Kochani, czy słyszeliśmy takie pojęcie, że jakiś tam film uzyskał pochwałę od krytyków? Uznanie wielkie od krytyków. Czyli krytyka to jest jedno znaczenie. Pokazuje, muszę trzeźwo patrzeć i oceniać fakty, które są. Dlatego prawdziwy krytyk, kiedy ogląda jakiś film, ocenia fakty, w świetle jakichś tam, powiedzmy, norm. I mówi, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Bardzo fajny film. Tak samo jest z każdą książką. A jeżeli jest złe, nie podaje tego, co powinno być według jakiego standardu, to suchej wody nie zostawiają, czy na tym filmie, czy na jakimś, powiedzmy, autorze książki. A więc krytyka jest potrzebna. Czy widzicie krytykę w Bożym Słowie? No, nie, coś tak widzę, niepewnie odpowiadacie. Kochani, cała Biblia to jest krytyka. Ale ta pozytywna krytyka, Boża krytyka, która ma na celu obudzić człowieka, nawrócić go z powrotem, ukazanie mu pełnej prawdy, to cała Biblia jest tym nasiąknięta. Jak myślicie, czy prorocy, którzy mówili te prawdy, byli mile przyjmowani przez ludzi? Ja nie znam takiego proroka, przed którym by ramiona otwierali. Przyszedł największy, jaki był, Jezus Chrystus. Jak go przyjęli? Na krzyż posłali. Pogardzili, opluli go. Pomimo, że tak wiele rzeczy im robił. Dlatego dzisiaj nie dziwcie się. I mnie również powiedziano, pewna osoba mi powiedziała, że jestem przeciwnikiem Kościoła. Że ja rozbijam Kościół, skoro mówię, że pokazuję, że tam coś jest nie tak. Ja mówię, nie. To jest moja gorliwość. Żeby ten Kościół istniał. Żeby jak najwięcej ludzi uchronić. Żeby nie dali się zwieść tym wszystkim rzeczom, które dzisiaj zakradają się do Kościoła. I to ja nie mówię niedelikatnie, one w brutalny sposób wręcz wchodzą.
Dlatego chcę was zachęcić do wielkiej czujności. Pamiętać naprawdę, że Bóg mówi, to jest mój Kościół. On jest w takim stanie, a nie innym. Ale Bóg mówi, ja go oczyszczę. Jest taka obietnica? Bóg mówi, to ja jestem tym, który was uświęcam, czyli uświęca nasze życie, jeśli tylko mu się poddamy. Mówimy o czasie ucisku. W jakim celu ten ucisk? Kogo przesiać? Widać, ktoś z was widział kiedyś, jak się przesiewa ziarno? Ja pamiętam, jak mój ojciec, jeszcze jak byłem dzieckiem, nawet nie było tam tych wielkich takich technicznych urządzeń, gdzie przesiewał ziarno. Tam mucili na klepisku, później takie duże sito, wychodził na podwórko i podrzucał do góry i jak wiatr wiał, to te plewy odpadały. Pszenica tylko zostawała. I Bóg mówił podobnie, taki przesiew będzie. Jaki cel? Odsiać te plewy, odsiać ten konkol. To jest przede wszystkim cel. Po drugie, umocnić nas. Bo jeśli dzisiaj przychodzimy tu, jak to powiedziałem, dla kawałka chleba, dla kawałka ryby, to jak przyjdą te prześladowania, powiecie, nie warto, lepiej odejdę z tego. Ale kiedy umocnicie waszą religię na społeczności z prawdziwym Bogiem, to cośmy tu dzisiaj studiowali, Biblia pokazuje nam Boga, jeśli poznamy tego Boga, to tak jak Hiob powiedział, choćbyś mnie zabił, to i tak ci będę wierny. Jeśli taką postawę zachowamy, to niczego nie mamy się obawiać. Bo nawet gdyby nasz przeciwnik zabił, co Jezus obiecuje? Nie bójcie się tych, co ciało mogą zabić. Jezus mówi, nawet gdyby was zabili, to ja was wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wiecie, i czy tu potrzeba wielkiej wiary? Oj, potrzeba wielkiej wiary. I dzisiaj wielu ludzi mówi, jestem wierzący, ale kiedy przyjdzie ten wielki ucisk, wtedy się okaże, kto jest wierzący, a kto nie. Wspominaliśmy o 1844 roku. Tłumy wierzyły, tłumy czekały na powitanie Jezusa. A ile zostało? Garstka. A dlaczego? Bo budowali na sobie, kochani. Oni ze strachu tam przyszli, tego chleba i dla tej rybki. Bo co będzie, gdy Jezus przyjdzie? A my nie będziemy razem z Nim. A Bóg mi nie na tym polega. Ja nie chcę, żebyś stanął fizycznie, ale żebyś oddał się całym sobą. Żebyś rozumiał moje zasady. Wtedy dopiero będzie prawdziwe szczęście. Dlatego, kochani, przepraszam, no przedłużyłem o całe 20 minut. Ale no, poskracałem jeszcze troszeczkę. No udało się i dziękuję Bogu. Myślę, że najważniejsze myśli, kochani, przekazałem. Budujmy jedność, ale jedność Chrystusową. Nie miejmy nic wspólnego z uczynkami ciemności. To nie znaczy, że mamy nie kochać tamtych ludzi. To oni potrzebują tego światła. Ale jak idę kochać ludzi, to ja się nie wiążę z ich systemem, który jawnie zapiera się Boga, który jawnie człowieka czyni większym niż Boga. Moja noga tam nie postanie. I dlatego modlę się, myślę, że wszyscy powinniśmy się modlić. Boże, uszczes mnie, abym nie popadł w to zwiedzenie, by moja noga gdzieś tam nie pokusiła się i stanęła po ich stronie. O to się modlę i życzę wam tego wszystkiego. Amen.